Siemanko, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na test tego oto potworka od Dina. Gitara została zaopatrzona w dwa przetworniki typu humbucker. Ten przy gryfie to jest przetwornik Dina, a przy mostku mamy dość popularny, dość dobrze znany przetwornik Seymoura Duncana, który nazywa się Dimebucker, no i ma dość duży sygnał wyjściowy. Konstrukcja tej gitary to set-in, czyli gryf wklejany w korpus. Zarówno gryf, jak i korpus zostały wykonane z mahoniu. Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z menzurą gibsonowską, czyli 24¾. Jeśli chodzi o klucze, mamy tutaj wstawione growery, które chodzą płynnie i wszystko jest z nimi w porządku. Natomiast tutaj wiadomo, że we Floydzie, jak mamy Floyda w gitarze, no to te klucze będą sporadycznie bardzo użytkowane, raczej wyłącznie przy zmianie strun, czy tam zmianie stroju, ustawianiu gitary i tak dalej. I to jest właściwie koniec. Resztę tutaj one się nam do niczego nie przydadzą. Gitara wygląda bardzo, bardzo efektownie. To jest w porządku. Zawieszałem ją sobie również na pasku i efekty były takie, że nic tutaj nie leciało na główkę i tak dalej. Wszystko zachowywało tę samą pozycję, którą sobie ustaliliśmy na początku. U mnie to wygląda mniej więcej tak. Ja delikatnie tylko obniżam po prostu gitarę, kiedy gram na stojąco, natomiast pozycja jest dość podobna, wtedy jest bardzo fajny dostęp do gryfu. Jeśli chodzi o Floyda, no to mamy tutaj Floyda licencjonowanego, który chodzi płynnie, który jest w porządku, spełnia swoją funkcję, gitara się nie rozstraja, wszystko to się po prostu tutaj trzyma. Jeśli chodzi o kontrolę, mamy tutaj dwie gałki, volume i tone, tak? Oraz trójpozycyjny przełącznik. Tak, albo chodzi ten humbucker, albo dwa humbuckery, albo humbucker przy gryfie. Jeśli chodzi o gniazdo, to zostało ono po prostu wykonane tutaj na wierzchniej płycie gitary. Jeśli chodzi o profil gryfu, no to mamy tutaj do czynienia z profilem typu V, chociaż no nie jest to, nie ma co ukrywać, nie jest to mój profil, który ja bym sobie wziął. Na początku wydawało mi się naprawdę bardzo dziwne to odczucie grania na tej gitarze właśnie przez profil gryfu, no ale jakby przyzwyczaiłem się do tego i myślę, że to jest właśnie kwestia bardziej przyzwyczajenia, bardziej jakichś tam swoich indywidualnych preferencji. Dla jednego to może być wygodne, dla drugiego tamto, także pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o progi, no to tutaj nie są jakieś wielkie te progi, to nie są jakieś extra jumbo czy coś w tym stylu. Takie. Wydają mi się, jakby były jakieś medium. Jest to słowo po strunnicy. Zostały one wykonane z palisandru i na niej mamy takie fajne markery, takie fałki. I na 12 progu żyletka, która no, robi duże wrażenie. Naprawdę całkiem fajnie ten patent wygląda. Ja już te gitary widziałem znacznie, znacznie wcześniej, kilka ładnych lat temu. Zwróciło właśnie moją uwagę te detale. Naprawdę wygląda to całkiem fajnie. Tutaj mamy taśmę, która zapobiega blokowaniu się struny o przetwornik, prawda? To czasami nam się zdarza. Na przykład Dimebag to robił, Steve Vai to robi, także nakręcę też taką taśmę, żeby po prostu przy mocniejszym uderzeniu czy użyciu wajchy nie było tutaj żadnych problemów. Sprawdźmy, jak wypadnie tutaj Chester.
No dobra, trochę wam popituliłem tutaj na tej gitarze. No i co? Co mogę powiedzieć? Generalnie sami słyszeliście, to jest wasz temat do ocenienia. Ja uważam, że gitara naprawdę daje radę. Próbki brzmieniowe tutaj jakby no... Chciałem troszeczkę przekosić ten stereotyp, że taka gitara, w sensie w kształcie V, generalnie wyglądająca jak narzędzie zbrodni przyszłej, niekoniecznie wcale musi służyć do grania typowo tylko i wyłącznie muzyki metalowej. Na pewno tutaj jakby z tym przetwornikiem brzmienie będzie takie jest dość jasnawe, nie? Takie, zresztą to słychać ewidentnie, że to ma sporą siłę przebicia, sygnał jest mocny, no ale już kiedy przełączymy się na przystawki dwie albo tą przy gryfie, no to już sytuacja wygląda troszkę po prostu inaczej. Można zagrać spokojnie delikatniejsze klimaty, można troszeczkę ściszyć gałkę volume, zdjąć gainu i pograć coś również innego, tak? Niekoniecznie cały czas ujenie. Co do ceny, to gitarka kosztuje w okolicach 4000 zł. No jest to już pewna sumka, tak? Natomiast jakby wykonanie tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Gitara została wykonana w Korei, te modele USA to są typu 15 tysięcy albo coś w tym stylu, więc jakby poza zasięgiem większości gitarzystów niestety, szczególnie młodych, tak? Także no to jest taki myślę, że rozsądny pułap, choć no nie ukrywam, że ta cena już taka dość solidna jest. Plusy gitary to na pewno bardzo efektowny wygląd, chociaż tak samo efektowny, jak i zdefiniowany pod konkretny gust, prawda? Raczej miłośnik Les Pauli, Stratów nie kupi sobie takiej gitary. No ale jeżeli chcecie mieć dobrą gitarkę w po prostu takim efektownym, dość charakterystycznym kształcie V z fajną taką główeczką, równie efektowną, no to myślę, że Dean tutaj sobie spokojnie poradzi. Jak zwykle zachęcam was do przetestowania po prostu we własnym zakresie, tak? Weźcie w łapę, zobaczcie, czy to wam leży. Jeśli tak, to się zastanówcie. Jeśli nie, no to trudno, tak? Weźcie coś innego, nic na siłę. Pamiętajcie, jeśli chodzi o minusy, to coś tutaj dziwnie jest z tą wajchą, w sensie my ją wkręcamy. Chciałbym, żeby ona mi po prostu została w jednym miejscu i nie miała tego luzu, który jest teraz, prawda? Ten luz jednak jest, a jeżeli dociągniemy ją do końca, to ona nagle staje nam, bo już się tam gwintek wykończy i potem dalsze próby to już kończą się, nie wiem, czy to jakby gwint urwałem, czy co to zrobiłem, kończą się jakby kręceniem całym tym ramieniem, tak? Nie wiem, czy tak powinno być, to trzeba by było ogarnąć. No teraz jest bardzo sztywno z kolei, także nawet zjechanie wajchą troszeczkę w dół albo troszeczkę w górę powoduje to, że mostek się tutaj nam delikatnie przekrzywia. To może być całkiem troszeczkę demotywujące, ale tutaj można z kolei robić w takiej formie flutter, nie? Pewnie i tak tego nie będzie słychać nie podłączeniu, ale generalnie to jest jedna rzecz. Bardzo fajny temat to te takie kółeczka na potencjometrze volume, kiedy na przykład gramy koncert, mamy spocone łapy, bardzo łatwo jest to przesunąć, tak? Ręce nam się nie ślizgają, to jest taki grip fajny zrobiony. Tutaj tego nie ma, no ale tym tonem, kto się bawi tonem? Eric Clapton, że się bawi. Większość pewnie i tak kupi taką gitarę jednak do ujenia i powieli ten stereotyp. Co tu jeszcze mógłbym zrobić? No, ja bym sobie osobiście założył wyższe progi, tak? Ja bym zrobił jakieś extra jumbo, po prostu by mi się wygodnie grało. Jak widzieliście,
miałem chwilę obcowania z taką gitarką i myślę, że tutaj rzeczy wyszły całkiem sympatycznie. Także co, no ja ostateczną ocenę oczywiście pozostawiam wam. Powiedziałem o plusach, powiedziałem o minusach. Myślę, że spokojnie, pomijając jakby preferencje, każdy ma tam swoje, ale spokojnie 8 na 10 ta gitara przy tej cenie może dostać. Jeżeli by kosztowała pewnie gdzieś na przykład 1000 zł mniej, no to ja wtedy bym spokojnie wystawił tutaj praktycznie jedną z najwyższych not, tak, 9,5-10. Wtedy trzeba byłoby pomyśleć. Ale że troszeczkę jednak za tą gitarę trzeba zapłacić. 8 na 10, solidny instrument. Zresztą co ja będę mówił, sprawdźcie sami, pozdrawiam. Hej.